Młodszy aspirant Andrzej Browarek, witam w kolejnym odcinku Top Podejrzane. Dzisiaj zobaczą Państwo trzy materiały zarejestrowane przez kamery monitoringu miejskiego nocą. Wtedy to przestępcy uważają, że są bezkarni. Pierwszy materiał przedstawia, jak dwóch młodych ludzi postanowiło uczcić swoje urodziny. Jest późna noc w Warszawie. Dwóch młodych ludzi stoi przy przystanku. Jeden z nich wyjmuje telefon komórkowy i filmuje przystanek autobusowy. Nic nie zdradza tego, co wydarzy się dosłownie za moment. Jeden z nich rozpędza się i z dużym impetem, jak widzimy, uderza w szybę przystanku. Szyba nie wybija się. Mężczyźni odtwarzają zarejestrowane nagranie i próbują jeszcze raz zrobić to samo. Postanawiają zamienić się. Kolega twierdzi, że jemu to się uda. Ci dwaj młodzi chłopcy po 17 lat są pod wpływem alkoholu. Nie wiedzą, że całe to zajście jest obserwowane jeszcze przez kogoś. Przez operatora monitoringu miejskiego, który rejestruje to, co robią młodzi ludzie. Zobaczmy, co się wydarzy za moment. Chłopak rozpędza się i z dużą siłą uderza w przystanek. Szyba nie pęka, próbuje jeszcze raz. Nadal szyba stawia opór. Dopiero za trzecim razem udaje mu się wybić szybę. Uciekają w pobliskie zarośla i tam się chowają. Policjanci cały czas są w kontakcie z operatorem, który dokładnie wskazuje im miejsce, gdzie ukryli się chłopcy. Siedzą przy ogrodzeniu jednego z supermarketów. Według nich to były udane urodziny. Wybili szybę, siedzą sobie dalej w krzakach. Nie wiedzą o tym, że policja też ma dla nich prezent. Chłopcy wrócili na przystanek, żeby jeszcze zrobić sobie zdjęcia telefonem komórkowym. W tym momencie podjechała policyjna załoga. Dwaj młodzi sprawcy nie wiedzą, że oprócz nagrania w telefonie komórkowym jest też nagranie z monitoringu miejskiego, które rejestruje ich wybryk chuligański. Ten film niech będzie ostrzeżeniem dla młodych chuliganów. Zobaczmy, jak zakończyła się ta interwencja. Tym razem uwagę operatora monitoringu zwróciło trzech młodych ludzi. Jeden z nich chwycił kosz ze śmieciami i wysypał go na środku jezdni. Mało tego, zostawia pusty, metalowy pojemnik na środku jezdni. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby w tym momencie na ten kosz najechał samochód. Jest noc. Może dojść do tragedii. Trzech młodzieńców chowa się w pobliskich drzewach. W całkowitej ciemności. Myślą, że są niezauważeni. Całe to zajście widzi kierowca samochodu przejeżdżającego. Widzimy, że operator monitoringu rozgląda się po okolicy, szuka sprawców. Samochody omijają pozostawiony na środku jezdni duży pojemnik. O całym tym zdarzeniu natychmiast operator powiadomił załogi policyjne. Na miejsce podjeżdża załoga policyjnych wywiadowców. To policjanci w nieoznakowanym samochodzie. Widzimy w tej chwili, że mężczyzna zbiera śmieci, które przed chwilą wyrzucił. Nie widzimy w tej chwili funkcjonariusza, który stoi obok, ale tam cały czas są policjanci. Policjant zażąda od młodego człowieka, aby posprzątał po sobie. Policyjny radiowóz oświetla mu jezdnię, żeby mógł dokładnie pozbierać wszystkie śmieci. Widzimy, że dosyć dokładnie to robi. Teraz za ten swój głupi wybryk odpowie. Przed chwilą widzieliśmy, jak ten młody człowiek, rozbawiony, rozrzucał śmieci po jezdni. Podbiega z powrotem do policjantów. Dla niego ta interwencja zakończyła się mandatem karnym i posprzątaniem śmieci. Mężczyzna jest zaskoczony, nie spodziewał się, że przez cały czas był obserwowany przez kamery monitoringu. Spotkanie w nocy z policyjnymi wywiadowcami na pewno zapamięta do końca życia. Do takich przestępstw dochodzi w mieście dość często. Dzięki monitoringowi możemy skutecznie z nimi walczyć. Uwagę operatora kamery monitoringu zwróciła sytuacja, która się dzieje na skrzyżowaniu ulic Radzymińskiej i Młodzieńczej. To nietypowe zdarzenie, żeby dwóch młodych mężczyzn przeszukiwało kieszenie trzeciemu chłopakowi. Przeglądają wszystkie jego dokumenty, zaglądają do kieszeni, sprawdzają, co ma w plecaku. Widzimy przerażenie na twarzy tego młodego chłopca. Operator już w tym momencie powiadamia policję. Widzimy, że podchodzi koleżanka dwóch mężczyzn, która odciąga jednego z nich. Młody chłopak jest przerażony. Tłumaczy, że nic więcej nie ma. Stara się znaleźć sojusznika w dziewczynie, która podeszła, która jest z tymi sprawcami. Jeden z chłopaków przeszukuje jeszcze kieszenie z tyłu. Sprawdza, czy przypadkiem chłopak czegoś nie ukrył. Cały czas to widzi operator monitoringu. Załoga policyjna w tym momencie już jedzie na miejsce. Widzimy, jak młody chłopak został odepchnięty. Mężczyźni jeszcze raz podchodzą do niego. Chłopak jest bardzo wystraszony. Nie wie, co za chwilę się wydarzy. Stara się jak najszybciej odejść od tego miejsca. Sprawcy przechodzą na drugą stronę ulicy. Zaczynają biec, aby oddalić się jak najszybciej z tego miejsca. Operator monitoringu cały czas śledzi młodych ludzi, podając policjantom rysopis. Dzięki temu już widzimy, że podjeżdża załoga policyjna.
policjanci bezbłędnie wiedzą, którzy to są mężczyźni, którzy przed chwilą okradli młodego człowieka. Sprawa ta znajdzie swój finał w sądzie. Na kolejne nagrania z monitoringu miejskiego zapraszam Państwa już za tydzień w programie Top Kryminał i na portalu policja.pl.